Adam Kulisz dzisiaj na scenie Radia Katowice w Riddle Music Clubie. Tam przed wejściem do klubu stoi taka ścianka z ładnym napisem 30 lat z bluesem. To jak to było przez te 30 lat? No to już można dodać tego kolejne 4, bo to już dawna ścianka. No jak to z bluesem? Raz pod górkę, raz z górki, raz pod wozem, raz na wozie, ale cały czas się tam tego dyszla jakoś trzymam. I nie puszczasz dzisiaj w trio. Mi zawsze blues czy koncerty bluesowe kojarzą się z dużymi bandami, a trio to są zawsze takie bardzo kameralne koncerty. Czy dzisiaj też tak będzie, czy jednak to ta energia bluesowa będzie? Na pewno będzie, bo to jest bardziej power trio, ale ja jestem bluesmanem, a więc jest bardzo dużo bluesa w naszej grze. Oczywiście chciałbym mieć duży band z sekcją dentą i tak dalej. Będzie dzisiaj gościem mój Krzysztof Głuch, to nas już będzie czwórka wtedy, ale to jest ekonomicznie na dzień dzisiejszy w Polsce prawie niewykonalne mieć taki duży band na stałe. Ja się tak zastanawiam i powiedz mi, czy to prawda, że debiutowałeś jako saksofonista? No tak, ja jestem po szkole muzycznej na klarnecie, no to jest jak gdyby podobne instrumenty, na saksofon potem się przerzuciłem i mój debiut był w kapeli Big John and Racket w 85 roku. No, tam były jakieś blues top, chyba Sopo, coś takiego się nazywało i tam żeśmy grali, ja na saksofonie, tak, prawda. To który instrument teraz najważniejszy? Spodziewam się, że gitara. Ja się też tego spodziewam, chociaż marzę, że sobie za niedługo kupię piano do domu i poćwiczę, lubię bardzo pianino, jest to tak uniwersalny instrument, że i lubię jego brzmienie po prostu. Chciałam zapytać, czego życzyć, ale to życzę tego pianina i udanego występu dzisiaj. Super, dziękuję, wszystkich pozdrawiam, zdrowia życzę, bo jesień idzie, trzymajcie się. Radio Katowice.